Cześć wszystkim, witam was ponownie w Twierdzy HD i kampanii Destroyera. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku misja druga, burzliwa ostoja. Tak, wiem, minęło trochę czasu, odkąd zaczęliśmy tą serię, ale myślę, że to jest dobry moment, by do niej powrócić, z racji na to, że skończyliśmy już szlak wyzwań Twierdzy Krzyżowiec od Makera i myślę, że możemy spokojnie sobie ogrywać inne pozostałe treści, które mam jeszcze do nagrania. Słuchajcie, mamy zgromadzić towary 210 kamienia. Jest to misja burzliwa ostoja, mamy tryb normalny wybrany, no i słuchajcie, mamy opis. Cudem udało ci się zebrać zapasy i ludzi i uciec przed ostatecznym atakiem szczura. Znalazłeś schronienie po drugiej stronie pasma górskiego, za granicami upadłego królestwa, na obszarze zamieszkałym przez bandytów. Na szczęście znalazłeś przymierzeńca w osobie księcia Białogrodu, dawnego przyjaciela króla, a władcy ziem sąsiadujących z królestwem. Książę obiecał wspomóc ci ekonomicznie, nawiązując handel towarami i bronią. To zaś pomoże ci pobić bandytów i obronić teren przed najazdami. Przepędziwszy grasujących bandytów, rozpocznij natychmiast wydobycie kamienia w pobliskich kamieniołomach. Twym celem jest zgromadzenie tyle kamienia, by wystarczyło go na budowę nowej fortecy. Zbroje będą powracać pokaźnymi siłami. Przygotuj ludzi do walki. Postara się pieszcząć przed pogonią szczura. Jeśli ci się nie uda, będziesz musiał stawić mu czoła. Wygrana przez przetrwanie ataku równa się druga wersja misji trzeciej. Tak więc słuchajcie, jeśli uda nam się zgromadzić towary przed atakiem szczura, no to mamy pierwszą wersję misji trzeciej. Jeśli nie i wygramy ten atak, uda się nam go odeprzeć, to wtedy mamy wersję drugą misji trzeciej. No dobra, to myślę, że nie ma co przedłużać i przejdźmy w takim razie już do samej misji w sobie. No dobra, zatrzymamy sobie rozgrywkę na początek, oddalamy mapkę. Może niekoniecznie będziemy oddalać w sumie. Mapa nie jest duża. Mamy, słuchajcie, drobny teren do upraw jakiś, jeżeli się nie mylę. Mamy trochę chatek łowczych na start. Dwór saski oczywiście, no i słuchajcie, tutaj mamy pierwsze kamieniołomy, a mamy jeszcze, słuchajcie, dostępne bagno. No i pierwsze kamieniołomy są zajęte przez łuczników, drugie kamieniołomy są zajęte przez pałkarzy, czyli bandytów generalnie rzecz biorąc. No i naszym celem takim podstawowym jest właśnie wyeliminowanie tych bandytów, przejęcie tych kamieniołomów oraz obrona przed, słuchajcie, natarciami, które będą przychodzić z tego miejsca. Także myślę, że już nie ma co przedłużać. Odpauzujmy grę. Wybierz miejsce na spichlerz. To myślę, że spichlerz możemy spokojnie dać sobie tutaj. Zgarniemy tych naszych łuczników. Może podeślimy ich tutaj. Mam dwóch pałkarzy na start. Całkiem spoko. Postawmy sobie kilka chatek drwala w tym miejscu. Kilka chatek drwala w tym miejscu. Może zbudujmy sobie targowisko. Gdzieś tutaj powiedzmy. Dokupmy, aha, nie możemy dokupić drewna, no to niedobrze. Postawiliśmy sobie jedną chatkę, derwala i myślę, że tych łuczników możemy wysłać w tej chwili tutaj. Nie widzę już żadnych niedźwiadków na mapie, chyba wszystkich wytłukli na siłowczy. No, trudno. Okej, słuchajcie, czekamy teraz na drewno i będziemy zaraz budować kolejne budynki. Myślę, że łowczy na start będą musieli nam wystarczyć, możemy dać trochę więcej żarełki dla naszych podanych i zacząć pobierać podatki. Chociaż wiecie co, może najpierw weźmy sobie podatki na minus 2, z tego względu, żebyśmy odbili sobie tutaj nasz problem, deficyt, jeżeli to można w ten sposób nazwać, popularności. Słuchajcie, jest nieziemsko gorąco dzisiaj znowu, tak więc odpaliłem sobie właśnie mały wentylatorek. Mam nadzieję, że go nie słychać, że nie będzie wam przeszkadzał. No i dobra, słuchajcie, no czekamy na drewienko. Pierwsi drwale docierają do naszego składu. Myślę, że warto by było zainwestować jeszcze w drwali. Postawić ich tutaj z dwóch, trzech, może coś takiego. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy. O, możemy poburzyć częściowo te zabudowania, które tutaj były. Bardzo dobrze. Słuchajcie, nie wiem dlaczego możemy kupować kamień. To jest jakby ułatwienie dosyć spore. Myślę, że taki nie był zamysł wcale twórcy mapy. Przypomnijmy, że twórcą jest Destroyer. Jest to kampania stworzona przez jedną osobę, fabularnie jak i fizycznie, jeżeli chodzi o tworzenie map. Także wielki szacun dla ciebie, Destroyer, za to, że ci się chciało, za to, że się postarałeś. O, i pracownicy znowu się nam skończyli. Niedobrze, niedobrze. Dobra, postawmy sobie drugi domek w takim razie. Jak tam nasze żarełko? Żarełko na razie jeszcze się ma całkiem nieźle. Tak więc nie będę narzekać. Ok, kolejne drewienko. Myślę, że jak najbardziej przyda się nam, słuchajcie, duża ilość drwali. Ok, mamy pierwszy atak. Wyślijmy tych łuczników może tutaj w ten róg. Może będą w stanie tam powybijać ich jak najwięcej się da. Nie będą ich trafiać. Nie będą go trafiać niestety.
O, teraz go trafili dwa razy. Mój panie. Dwóch drwali straciliśmy. Już tam zmierzamy. A wydaje mi się, że i więcej ich potracimy niestety. No, świetnie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, bandyci się wycofują. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, super. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra. Tutaj jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce, ale myślę, że jakąś wieżyczkę będzie trzeba zbudować niedługo. Skoro mam trochę drewna, to dobudujmy sobie jeszcze tych odkrywek. Dobra, to jest chyba wszystko, co możemy zrobić. Cztery odkrywki. Dobra, spichlerzu, zapasy się nam kończą. Możemy zmniejszyć wydawanie racji, podatki przestać pobierać. Zacznijmy jakieś jabłuszka uprawiać. Tu się nam to nie mieści, będzie trzeba zaraz się z tym pobawić. Trzy. Moglibyśmy tamtą chatkę drwala skasować w sumie. To jest ta chatka, prawda? Okej, okay, mamy to. I teraz można by było drwali postawić jeszcze kilku tutaj. No i oczywiście domki. Więcej domków. Myślę, że tyle wystarczy na chwilę obecną. I sprzedajemy smołę. Słuchajcie, mamy jeszcze trochę drewna, ale niestety niewystarczającą ilość drewna, żeby zbudować pierwszy warsztat łuczarzy. Okej, okay, mamy drewienko, wreszcie wpadło. No to budujemy pierwszy warsztat łuczarza. Zaraz może sobie zbudujemy jeszcze jeden. Widzę, że tutaj drwale kończą swoją pracę. Bardzo, bardzo dobrze. Dobra, mamy to. Dwa warsztaty łuczarzy. Zbrojownię postawmy sobie w tym miejscu. No i oczywiście by przydał się jeszcze nam... Przydałyby się nam koszary oczywiście do tego wszystkiego, prawda? Musimy w miarę szybko zacząć gromadzić broń, w miarę szybko wyeliminować tych łuczników przynajmniej, bo oni tutaj nam mordują niestety naszych poddanych. Ci pałkarze są bardzo słabi, także nie wiem, czy jest sens, żeby w ogóle się tam z nimi szarpać. Możemy sprzedać znowu smoły trochę. Nie wiem, czy jest sens. Nie, no nie ma sensu chyba kupować żadnych innych towarów. No jakby nam spichlerz rozwalili, to byłby szczyt wszystkiego. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie oczywiście. Dobra, dwóch pierwszych łuczników możemy zrekrutować. Dajmy więcej żarełka. Łucznicy w gotowości. Chatki drwala. Resting pepperoni chatki drwala. Okej, okay, wycofują się czy... O co, Kaman? Chyba się wycofują. No dobra. No niedobrze nam te chatki łowczych podburzyli, bo nie możemy sobie budować kolejnych chatek łowczych. Także wiecie co, wydaje mi się, że to nie ma sensu, żeby tam stał ten spichlerz. Zróbmy tak i dokupmy trochę żarcia po prostu za kasę. Mam nadzieję, że to wystarczy. Kolejnych trzech łuczników. Dwóch łuczników, trzeciego już nie udało się nam zrekrutować, okej. Okay. Wpadło trochę kasy, spoko. No to mamy pierwszych czterech łuczników, których mamy takich wolnych powiedzmy. Myślę, że warto by było spróbować zacząć się bawić z tymi łucznikami, którzy są w tamtym miejscu. Oczywiście pójdźmy może w tym kierunku. Tędy może być ciężko. Prawdopodobnie zaczną nam ich ostrzelać. Dobra, spróbujmy podejść tutaj pod tą skałę. Może będziemy mogli ich tak troszkę, wiecie, powybijać. Odszukać cel. Jest tutaj ich dużo więcej niż myślałem, że ich powinno być. Nawet jednego, słuchajcie, żeśmy nie drasnęli. Bardzo niefajnie. Niech tam do nich strzelają, może w końcu ich się pozbędą. A tutaj mamy bardzo dużo smoły, którą możemy sprzedać. I słuchajcie, ja bym kupił 15 kamienia i w tym miejscu postawił na szybko wieżyczkę. Okej, okay, coś w tym stylu. Już tam zmierzamy. Dobra. Dlaczego oni biegną w tamtą stronę? Niedobrze, niedobrze. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie się służył. Spichlerz praktycznie pusty. Bardzo niedobrze. Czego ci trzeba? Nawet się nie zorientują, że już są sztywne. Straciliśmy bardzo szybko pałkarzy. Tamtych łuczników jeszcze mamy, na szczęście. Jakieś polecenia? Odpadliśmy ataki wroga. Bardzo mnie to cieszy, że odpaliśmy taki wroga, ale zabiliśmy chociaż jednego łucznika. Nic z tego. Nawet jeden łucznik nie został wyeliminowany. Potrzebujemy trochę więcej kamienia, żeby naprawić wieżyczkę, to dokupmy sobie tego kamienia. Naprawa. Ok, możemy dobudować sobie jeszcze jedną albo nawet dwa zakłady łuczarza. Jeden albo dwa zakłady łuczarza.
Potrzebujemy zdecydowanie więcej broni. Możemy sobie jednego włóczarza postawić, albo nawet dwóch. Mamy kasę, dlaczego by tego nie zrobić, dlaczego by tego nie wykorzystać? Okej, okay. No to możemy zrekrutować kolejnych dwóch łuczników, tylko że nie mamy pracowników. Myślę, że trzeba będzie kupować trochę jedzenia. Może nie pobierajmy podatków przez chwilę. Oprzyjmy naszą ekonomię o smołę. Wow, zastrzelili jednego łucznika. Bardzo mnie to cieszy, ale nadal to nie jest nic przełomowego. Oj, ludzie opuszczają nasz zamek. Dajmy trochę większą popularność. Okej. Okay. Zaraz zaczną wracać do zamku. Potraciliśmy praktycznie wszystkich pracowników. No, powiem wam szczerze, że to jest coś, co raczej już sprawia, że gra jest przegrana. Szczególnie, że do ataku już niewiele zostało. Okej, kolejnych trzech łuczników, że wyślimy na tą wyżyczkę. Ilu tutaj mam? 13. No to już jest całkiem sporo. To już jest armia, którą możemy się śmiało obronić. Boli ta strata tych chatek łowczych. No, bardzo boli. Słuchajcie, spróbujemy podejść teraz do tych wszystkich kamieniołomów. Spróbujemy zaatakować ich frontalnie. Jeśli będzie nam to dane, oczywiście. Mamy kilku łuczników, których możemy też do tego wykorzystać. Całych trzech. No dobra, wiecie, w sumie bym zostawił ich w obwodzie, żeby próbować ewentualnie się bronić. Nie mogę wycelować. Wyruszamy. Może tutaj podejdziemy? Będą w stanie coś im tam zrobić? Myślę, że bardziej będą stąd w stanie coś zrobić niż stamtąd, skąd dotychczas do nich strzelano. Już prawie padli. Nie mam pojęcia, jak dużo czasu zostało do ataku. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda się nam z nimi uporać. Dobra, w sumie to już możemy wyjść na górę, a nie zaskać się z nimi. Dobra, podejdźcie tam, bo widzę, że to nie ma sensu najmniejszego. Dobra, mamy to. Teraz tak, atak. Aha, będą atakować w ten sposób. No dobra, włócznicy. Czekamy na rozkazy. Brak złota. Nie masz wystarczającej ilości. Dobra. 5, 6 łuczników. Wow. Dobra, rzucam tutaj na wyżyczkę. Tutaj mam kolejną grupkę 11. Włócznicy już biegną. Rekrutujemy kolejnych włóczników. Możemy kupić, słuchajcie, miecze i pancerze. Spoko. Nie ma hajsu znowu. No przydałaby się nam te podatki. No nie powiem, że nie, ale za mało mamy żarcie, żeby pobierać te podatki. Spróbujemy od razu przejąć już tamto miejsce. Zobaczymy, czy nam się to uda w ogóle. Nie można tutaj. Jeden kamieniołom, drugi kamieniołom. Okej, okay, bardzo fajnie. Nie można tutaj tego zbudować. Dobra, kilku kolejnych pracowników, to będziemy mogli sprzedawać kamień. To będzie całkiem niezła opcja. Czy oni coś im robią? Coś im robią. Okej, okay, bardzo fajnie. Podejdźcie jeszcze bliżej. Super. Kradzież żywności z pichlerza. Świetnie. Trzeba szybko dokupić jedzonka. Dobra. No i żyjemy. Żyjemy. Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj chyba to można by było zburzyć. Tak jest. No zawsze troszkę kamienia może nam wróciło. Burzymy to. Wycofajmy naszych łuczników na zamek. Przynajmniej na razie. I naszych łuczników też wycofajmy tutaj. Myślę, że można by było spróbować dokupić kamienia, tylko że naprawdę licho z kasą stoimy. Można było spróbować, słuchajcie, zbudować kilka sadów jabłoni w tym miejscu. Może by nam coś to dało. Tutaj jest bardzo blisko znak, więc tutaj, o, zmieścił się sad jabłoni, super. Tu się nam prawie że mieści. Nie chcę tych drwali usuwać na razie. Dobra, może gdzieś tutaj zbudujemy ten sad, co? Tu nie zmieścimy. Tutaj się jakiś chłopak bawi teraz. Ach, dużo ich, bardzo dużo. Zrekrutujmy szybko kilku łuczników dodatkowych. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Bandyci grasują w pobliżu zamku, wasza wysokość. Ruszamy natychmiast. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Bardzo dużo tych bandytów. Dobrze, mamy kilku łuczników. To sobie może jakoś poradzimy z tym atakiem. Daliśmy radę. Bardzo dobrze. Łucznicy wszyscy tutaj. Ilu łuczników mam? 37. No to nie jest ogromna armia, ale jest to armia, która daje nam szansę się wybronić. Okej, okay. Tyle co mogliśmy, to zrobiliśmy. Możemy sporo włóczników zrekrutować. W sumie to bym to zrobił. Mieliśmy dokupić nieco, słuchajcie,
kamienia, no ale chyba już niestety nie będzie nam to dane. Tutaj możemy jeszcze kilka sadów zbudować. Kilka, to za dużo zapasy powiedziane. Jeden sad cały. Dobra, tutaj nic nie zbudujemy. Dobra, słuchajcie, wszystko co mogliśmy, co zrobiliśmy, tyle ile byliśmy w stanie. Jeśli chodzi o kamień, to wreszcie coś tam dostajemy z tego kamienia. Dobra, możemy sprzedać ten kamień szybko i zrekrutować trochę więcej włóczników. Weźmy ich tutaj, wrzućmy. Łuczników też kilku możemy zrekrutować, kolejnych. Dobra, mamy kilku kolejnych łuczników. No i dobra, odparliśmy ataki wroga, bardzo mi to cieszy. Warto by było w takim razie zbudować tutaj kolejne kamieniołomy. Miejmy nadzieję, że gdzieś będą w stanie tam zbierać ten kamień. Tutaj, jeżeli chodzi o kamień, też byśmy mogli dobudować kilka kolejnych wołów. Mam bardzo dużo tego kamienia na postojach, na składach przy naszym oczywiście kamieniołomie. Trzeba nam nowych rekrutów. No dobra, rekrutów możemy mieć. Z żywnością stoimy coraz lepiej. Całkiem sporą armię łuczników znowu się nam udało zebrać. Myślę, że moglibyśmy zbudować w takim razie kolejną wieżyczkę. Może gdzieś tutaj. Wiem, że kamień mamy zbierać do naszej misji, ale myślę, że wypadałoby mieć nieco więcej tych wszystkich łuczników na wieżach, tak aby lepiej byli w stanie nas bronić. No i mamy, ach, tego łucznika to może w sumie zostawmy tutaj. Tych łuczników to byśmy ustawili może w ten sposób. No i dobra, i mamy 23 tutaj. No i tutaj ilu mamy? 37. No to myślę, że to już wystarczy do obrony. Mam nadzieję, że nie będą próbować prześlizgiwać się tędy i nie będą próbować mordować naszych kamieniołomów ani wołów. Kamieni mamy 27. No to zostało nam jeszcze zebrać kamienia, słuchajcie. 200, 190 to tak naprawdę, no powiedzmy. Nie pobieram podatków, nie dajemy więcej ilości żywności dla naszych mieszkańców. Myślę, że to jest racjonalne, myślę, że to jest uczciwe. Sprzedajemy smoły i tylko ze smoły tak naprawdę będziemy się utrzymywać. Słuchajcie, 22 kolejnych włóczników. Całkiem spoko opcja, jak mi się wydaje. Wrzućmy tych łuczników tutaj na wieżyczkę, jeszcze dopchajmy tą wieżyczkę na maksa. Spoko. No i dobra, pięknie. Mamy tutaj ilu? 27. Super. No to już jest całkiem sporo sporo armię do obrony. Łącznie mamy łuczników 64. Naprawmy tą wieżyczkę. No i teraz zbierać tylko hajsy i próbować się wybronić. Słuchajcie, jeszcze dwa sady wcisnąłem, także bardzo fajnie. Zbudujmy sobie tutaj chatki drwala. 4, niech będą. Kamienie mamy już 106. Mamy już ponad połowę kamienia potrzebnego nam do kończenia misji. Bardzo fajnie. Zapasy spichlerzy są bardzo małe, także sobie skupmy trochę chleba, sprzedajmy smołę. Myślę, że warto by było zainwestować znowu w łuczników. Kolejnych 12 łuczników dołącza do brygady obronnej. Bardzo, bardzo dobrze. Mam już możliwość zrekrutowania 19 łuczników. Niestety nie mamy na to pieniędzy. No jestem ciekaw teraz tak naprawdę, co z tego nam wyjdzie. Słuchajcie, spichlerz nam ledwo wyrabia, jeżeli chodzi o wydawanie żywności. Mamy kolejnych kilku łuczników, 6 aż, wow. Wrzućmy ich sobie tutaj ponownie. Mam nadzieję, że zdążymy zebrać ten kamień do samego końca. Możemy spróbować pomóc sobie nieco, tylko no nie mamy za bardzo czego sprzedawać. To jest taki mały problem. Moglibyśmy sprzedać kamień, ale potrzebujemy kupić ten kamień jakby, żeby to wszystko przyspieszyć. 191. Tu jeszcze wół idzie, drugi wół. No to myślę, że braknie nam nadal. Dajemy okrutne podatki na szybkości. Może zdołamy po prostu to ogarnąć. To jest mała armia szczura, ale zaraz będzie olbrzymia armia szczura. Okej, myślę, że to nam wystarczy. Okej, mamy to. Zostaliśmy zauważeni, sir. Sami zobaczcie, jaka to jest wielka armia. No może nie aż taka wielka. Destroyer poprawiał tą mapkę, ale generalnie rzecz biorąc, no poprzednia armia była dużo bardziej zjawiskowa, nawet chyba z zbrojni tam byli, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, słuchajcie, moi drodzy, wyglądała druga misja kampanii Destroyera. Zobaczmy sobie, co tam na nas czeka w misji trzeciej, czyli Piekielny Bastion. Będziemy musieli wyeliminować wszystkich wrogów i dokończyć budowę zamku. Będziemy mieć czas do ostatniej bitwy, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Tymczasem to już wszystko na dziś. Trzymajcie się i do usłyszonka w kolejnym odcinku. Cześć!